thank mm -hmm. you Z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was u Kasi. To już jest czwarty odcinek. Nie wiem, kiedy to minęło. Słuchajcie, nie mam pojęcia, ale jest to już czwarty odcinek. No i dzisiaj postanowiłam, że zatrudnimy, po pierwsze weterynarza kolejnego, żeby tutaj nam pomagał troszeczkę, żeby Kasi też miała trochę swobody, ale nie to, że nie będzie pracować, tylko też będziemy tutaj się ukręcić po tym po klinice. Jeżeli chodzi o wystrój, troszeczkę starałam się o. Jezus. Skąd tych ludzi tutaj tyle? No, 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 no. Ale fail. <laughs> Początek odcinka. Straciliśmy pół gwiazdki. E, tak, ja ostatnio grałam trochę sama sobie, bo chciałam przegrać cały dzień i patrzę, że tak przegrałam, że nie zamknęłam kliniki. No dobra, nieważne. E, Obrażą się na nas klienci. <laughs> Patrzcie go! Manty, jeju, nie lubią nas teraz wszyscy. Ale jaja. No dobra, trudno. Może jakoś... O, jeszcze nasza ta, nasza koleżanka przyszła, Gigi, a my... o, no. Dobra, to nic, to nic. Ale tak, troszeczkę tutaj polepszyłam, znaczy polepszyłam, mam takie wrażenie, że troszeczkę lepiej to wygląda, bo dałam dwie takie pufy, zamiast... Była tylko taka jedna kanapa, to zamiast tej kanapy dałam takie dwie pufy, dałam taki stoliczek z kwiatkiem i dałam takie zasłonki różowe. Tutaj dałam jakiś kalendarz, na podłodze dałam jakieś takie łapki, dałam też takie naklejki na ścianę, Ponieważ mieliśmy je chyba właśnie odblokowane za jakieś tam punkty, czy tam kliniki, czy punkty właśnie kasji, że już jest taka wspaniała, ale została odblokowana, więc dałam tutaj. No i co najważniejsze, dałam nowy ten stół, taki właśnie, że nowy, nowy, że już on jest taki fajny, nie jest jakiś pooblepiany, poobdzierany, tylko już jest elegancko zrobiony. Na resztę rzeczy na razie nas jeszcze nie stać, żeby je wymienić, bo to jest dosyć dość drogie, po 2,5 tysiąca kosztują te rzeczy, więc troszeczkę sporo. Więc tak, i na razie tak to wygląda. No, wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, jak to się będzie będzie prezentowało ten, tu a będzie oczywiście posprzątać o... ten. Kupiłam też odkurzacz. Oczywiście kupiłam odkurzacz, no bo jakby że inaczej. Ale nie wiem, czy to działa, bo właśnie tutaj robiłam, żeby poodkurzała kasję i tak dalej, a te, te śmiet, śmietki dalej zostały, więc. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, jak to działa, nie wiem, czy to działa, czy sprząta, czy nie sprząta, ale też najważniejsza sprawa na dzisiejszy odcinek to to, że Ozzy ma urodziny i będziemy mogli zacząć go też szkolić, stresować, trenować i tak dalej, więc fajnie. O, jaki biedny. I on oczywiście jest brudny, on zawsze jest brudny. Wstawaj, Kassi bo trzeba nasypać mu żarcia. Trzeba nasypać mu żarcia, no i się ogarnąć troszeczkę i otworzymy klinikę i przyjmiemy kolejnego weterynarza. No i właśnie weterynarz będzie nam tutaj ogarniał, my będziemy robić jakieś rzeczy. Właśnie chciałabym też postawić drugi stół, ale jak już bym stawiała drugi stół, to już bym chciała też go postawić tego lepszego, o tego, nie? Więc też trzeba by było już myśleć o powiększeniu kliniki i właśnie za bardzo nie wiem, w którą stronę to zrobić, żeby ją trochę powiększyć. Może że tutaj o tą jedną kratkę jakby się powiększyli, to może dało radę by postawić tutaj gdzieś jeszcze jeden stół. Że wiecie, gabinet by był tylko. Patrzcie, jak ten ptak tu wyleciał. <laughs> no, zobaczymy, Muszę, będę musiała pokombinować, ale to musimy w tym odcinku zarobić troszeczkę pieniążków. Cyril, no jakiś taki znajomy ten kot. <laughs> Troszkę pieniążków musimy zarobić, żeby to ogarnąć, no bo. No, na razie jakby tak troszeczkę mamy niewiele. Dobra, ubieraj się nasza ten ładnie 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 dobra Cassie ok Ozzy Ozzy poszedł spać chciałam go wykąpać no ale w takim razie poczekamy no dobra zobaczmy z tymi punktami kliniki gdzie to jest to jest tu chyba tak dodatkowy weterynarz musimy to zrobić tak godziny szczytu i na razie tyle Zrobimy tak z pracownikami. Wybierz Sima, który. A, tutaj mamy dwa. A dobra, to niepotrzebnie to kupowałam, no ale dobra, przyda się. Okej, okay. i patrzcie, wszystkich mamy na tym samym, tak jakby poziomie. Każdy umie praktycznie to samo. Tutaj tylko koleżanka ma najwięcej charyzmy Marigold. No i 10 za godzinę, każde 10 za godzinę. No to myślę, że ona się wyróżnia na tyle, więc weźmiemy sobie Marigold. Dobra. Okej, okay. możemy jej dać awans, możemy też się zwolnić. No dobra, ale na razie niech przyjdzie do nas kobietka nowego weterynarza Marigord, Mar Marigold, Gold, Mari w ogóle, <ścoughs> Barnard, Barnard. Pojawi się w swojej, pierws swojej pierwszej zmianie na tak szybko jak tylko to możliwe. Nie zapomnij śledzić jej umiejętności w okie, zarządzania pracownikami. Okej, okay, słuchajcie, czyli nasza klinika się rozwija. Myślę, że możemy sobie ją dzisiaj otworzyć troszeczkę wcześniej, skoro będziemy mieli panią tutaj pracownicę. Musimy ją troszeczkę pewnie też wyszkolić. Przebierz się w strój weterynarza. I poczekamy na naszą Marii. Okej, okay, przyszła nasza Marigold. Ogólnie pytałam się was, czy chcecie więcej kliniki, czy mniej, właśnie, żebym wam pokazywała, czy was to interesuje. Napisaliście, że dopóki nie zdobędziemy więcej gwiazdek, wszystkich gwiazdek, to żeby może pokazywać. O nie, Marigold, jesteś w ciąży? A nie, ty jesteś seniorką. Seniorki mogą być w ciąży? Czy ty masz taki brzuch po prostu? Dobra, zarządzaj Simką Mari, Mari, Mari Gold. E, dobra, okej. Okay. Poproś o wytworzenie, opłeś szkolenie. Może wyślemy ją na krótkie szkolenie. Niech idzie dziewczyna się troszeczkę podszkoli. W sumie z jednej strony, że, to, że jest seniorką, to dobrze, bo widocznie ma jakieś tam doświadczenia życiowe, więc może będzie nam tutaj fajnie się sprawować. Dobra, wiesz co, weź spróbuj poodkurzać to. Zobaczymy. Zaj zajęć w moim wolnym czasie. No dobra, Marigold tutaj zostanie. Na, na razie niech ona spróbuje obsłużyć tych pacjentów. My spróbujemy troszeczkę posprzątać, żeby wiecie, wygląd był ok. No i opróżnimy też kuwetę, bo może przez tą kuwetę też być tak, że oni płaczą, że jest brudno, nie? Czekajcie, czy ja muszę jej powiedzieć, żeby ona tymi się zajmowała pacjentami? Obowiązki. Nie sprzątaj, nie lecz pacjentów. Nie, no to, no to okej. Okay. Dobra, wiesz, co weź ty? Widzicie, I nie zniknęło to. Nie wiem o co chodzi, słuchajcie. Marigold, bierz się do pracy, moja droga. Pierwszych pacjentów obsługuj... O, jest Raven, nasza koleżanka. No dobra, to weź ty powitaj ciepło pacjenta w takim razie. Właśnie tak to jest z tymi pracownikami, słuchajcie. Nie wiem, czemu ona tak stoi i nic nie robi. Gdzieś ty poszła, co ty robisz? Wyrzuć śmieci. Nie. O, czekajcie, ona gdzieś idzie. Gdzie ona poszła? Gdzie ona poszła? A ona chyba na to szkolenie poszła, tak mi się wydaje. Dobra, chodź. W takim razie jesteśmy trochę w tyle. Zdobyto uczucie. Dobra, chodź, Kassi. Poleczymy troszkę tych pacjentów, w takim razie my. Bo ona poszła na to szkolenie i może przez to szkolenie się tam jej trochę tak zacięło i dlatego nie badała. Dobra, zbadaj uszy. Zbadaj oczy. Słuchaj oddechu. Zobaczmy, kto tutaj przyszedł. Adeline, Adeline, Adelin. Tutaj jakiś pan, Lloyd. Tutaj jakaś pani, Amy. I tu jakaś pani. Bexley, Bexley. Jakie nazwy, słuchajcie, imiona. Dobra, uspokójmy pacjenta, bo się zestresował nam zwierzak. To nie ten, co spał tak? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Trochę tak przyspieszam przy tym leczeniu, bo to wiecie, żeby też nie trwało to za długo. Tym bardziej, że teraz zeszła nam 4 z tych pacjentów, wysłaliśmy pracownika na szkolenie, a tu o jak oczekują. Dużo tych pacjentów do nas przychodzi, tak mam wrażenie, dlatego koniecznie byśmy musieli kupić jeszcze jeden ten stół, żeby właśnie to nam szybciej szło. I mam nadzieję, że Marigold będzie nam tutaj pomagała i wiecie, nie, o, nie oleje sprawy będzie dobry pracownikiem, bo jak nie to będziemy szukać kolejnych, słuchajcie. Pracowników. A z czasem przyjmiemy ich więcej i będziemy sobie tylko zbierać hajs <grystanie> i będziemy się zajmować wspaniale. Dobra, okej. Okay. Kolejnym pacjentem chyba będzie ten pan, tak mi się wydaje, bo on był chyba zaraz po. Chyba, że to był teraz ten pacjent, tak? To był on. Kto do nas dzwoni? Jakiś Bernardo. Niech z żadnej pracy. Ja mam pracę, jestem szczęśliwym pracownikiem. Dobra, pouciekali nam, słuchajcie, no ale trudno. Zbadamy jeszcze jednego tej koteczka, bo oni jeszcze zostali. Mm. No i tak, to czekajcie, ile mamy czasu otwartą już klinika, liczba klientów czterech. Trochę mamy tutaj tych pieniędzy, dwa tysiące, otwarte przez sześć godzin. No dobra, tu zdobyliśmy jakieś odczucia, patrzę do Emi. Właśnie, ja ostatnio pisałam, że właśnie nie widać, znaczy mówiłam przy, czy w tym, czy u, w serii z Not So Better, czy tutaj, właśnie, że nie widać tych, wiecie, relacji między simami, a to teraz tutaj jest wszystko, w tym otwórz profil, że, że tutaj pokrewne dusze, głęboka więź, podziw, bliskość, a on tu może no, a ja nie myślałam, że po prostu to gdzieś tam przepadło, gdzieś tam zlikwidowali, słuchajcie, ale nie, ale nie. Dobra. W takim razie już, myślę, że zamkniemy na razie tę klinikę, bo a, ta kasa jest trochę w trochę podłym stanie i nasz Ozzie patrzy, jest jakiś smutny, więc słuchajcie, zamykamy. Możliwość rozwoju wystrój, mi się wydaje, że przez to, że jest tak um, brudno, wiecie, myślę, że tak jest brudno i to też, to też wpływa na wystrój i dlatego oni tak gada gadają, że jest brudno. Weź spróbuj wytrzeć. A może by się powiesili tutaj jakiś e, m, kawałek radia, żeby muzyka grała, to wiecie, tak będzie troszeczkę zabawa może im rosła przez to. Czekajcie, ona tutaj jest odkurza i ona niby zbiera jakieś brudy, ale czy ona sprząta te, te flegmy, <laughs> te śliny, te ż, 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 wymiociny, o tak może? Chyba niekoniecznie, tak mi się wydaje, patrzcie, bo to cały czas jest, więc chyba nic z tego naszego odkurzania. Mopem to, mopem to, patrzcie, od razu znikło. <laughs> dobra, słuchajcie, idziemy na górę. Idziemy na górę i sobie tutaj wysikamy się. E, jesteśmy też głodni, więc weźmiemy sobie resztki. E, I pooglądał na telewizję, żeby troszeczkę ta zabawa jej podrosła, a potem wykąpiemy naszego Oziego. E, I ogólnie trochę tutaj z nim ogarniemy, bo on jakiś taki smutny jest. Mam wrażenie, że może właśnie brakuje mu jakiejś zabawy albo towarzystwa. E, więc no, dobra, dawaj. Sprzątnęłaś elegancko, świetnie. Jeszcze tutaj dwie plamki, dobra. No i tu na zewnątrz też. No, i jest ogólnie czwartek, jest dość ciepło, a to już są ostatnie dni lata, słuchajcie. Bo ja miałam wcześniej ustawione na 28 dni, ale zmieniłam na 14. No i ostatni weekend letni, potem będziemy mieć już jesień, więc chciałam to wykorzystać i może wybierzemy się na jakiś basen, na jakąś plażę, słuchajcie. Może do Sulani byśmy pojechali. Nie to, że tak, jak wiecie, w sensie na, na noc czy coś, tylko taki wypad jednodniowy. Adison coś chciała. Słyszałaś o czymś takim? jak igrzyska. Najwyraźniej działa to tak, że grupa Simów zostaje wysłana na jakieś odludzie i muszą się ze sobą walczyć do upadłego. Miała być ochotę wziąć w czymś takim udział? Si mm. zostaje? Mm. Nie, nie, nie. Ogólnie jeszcze byśmy musieli odwiedzić jeden dom z waszymi Simami, bo jeszcze nie, byłyśmy, nie, nie byliśmy chyba u wszystkich. Albo i nie, Musimy spra muszę sprawdzić na podglądzie mapy, żeby po po właśnie poznać wszystkich waszych simów, bo ostatnio właśnie pisaliście w komentarzach, że to wasi i tak dalej i właśnie fajnie, że, że tak to się nam razem współgrywa i widzicie swoich simów na nagraniach i piszecie, także fajnie, fajnie. Dobra, szybciej Kasi, szybciej zji. nie wyprowadziliśmy go i ten, no mała, małą kupę zrobił, ale oduczył się już robić kupę w domu, więc nam się też zatrybiło, a tutaj zostań towarzyską, złe zachowanie jedno, więc jeszcze jedno musimy mu zachowanie ale właśnie byśmy go wzięli może na spacer podnieść go, wyprowadzilibyśmy go na dwór bo on nie był na dworzu, ogólnie on dzisiaj powinien mieć urodziny chyba więc powinien nam dorosnąć ale na razie jeszcze nie dorósł, więc czekamy, czekamy, może nam tutaj słuchajcie, podrośnie. Chodź, postaw go tutaj, posadź go tutaj, niech trochę pobiega. Mamy 21.30, co prawda, ale to nic, niech sobie tutaj pobiega. Patrzcie, tutaj w ogóle mamy pod domem, pod nosem jakieś tutaj te knajpki różne. Może byśmy się tam wybrali, nawet na, wiecie, na obiad czy na śniadanie, patrzcie jak tam jest ładnie. Można byłoby się wybrać, bo mamy cały czas w tę stronę, a z tej strony naprawdę jest ładnie, patrzcie. No, taka okolica superaśna. Weź poproś go o załatwienie się, bo może jeszcze coś tam ma w zanadrzu, słuchajcie. I weź może sprzątnij tę kupę, bo nie wiem, czy to jest nasza, czy nie nasza, czy w sensie. O z jego, czy nie o z jego, ale lepiej sprzątnąć, bo koło, nas dom, koło naszego domu, a my jesteśmy, wiecie, trochę tutaj odpowiedzialne za porządek, bo dużo do nas przychodzi zwierzaków, więc bardzo możliwe, że to jest od nas. OK, i mamy ranek, słuchajcie. A trochę tutaj sobie posprzątamy w domku. A i tą kupę wypadałoby też sprzątać. <grym> Dobra, sprzątnę ja. E, I tak, e, może w sumie zjedz drugie śniadanie e, i zjedz sobie sałatkę owocową, bo jak dobrze pamiętam, ona jest wegetarianką, prawda? Tak, jest wegetarianką. E, jakich kichnę zaraz. No. <grym> Oj, dobra. Zrobimy sobie śniadanko, zjemy sobie śniadanko. Czekajcie, ja jej to sprzątnę, żeby dziewczyna się nie musiała tutaj rozdwajać. Zrobimy sobie śniadanko, zjemy, otworzymy klinikę, zobaczymy właśnie jak się... Mari Gort Gord, <gord> Gord sprawi, e, właśnie, będę mówiła na nią Mari, będzie mi łatwiej. E, I właśnie zobaczymy, jak sobie poradzi, jak się sprawi, a wieczorem po południu właśnie może wybierzemy się gdzieś z Markusem e, albo z dziewczynami, może Raven zaprosimy, może właśnie dziewczyny bardziej, może z taką paczką, bo chciałabym właśnie tę paczkę. Czekajcie, zobaczymy, mm, tylko jeszcze nie znam wszystkich, ale to i tak na razie. Na razie nie możemy, wiecie, yy, zrobić więcej ludzi. Załóż klub. Tak, założymy klub. Słuchajcie. Będzie nam łatwiej się spotykać, co nie? Zrobimy sobie taki, taką, taki, taki, taki. Wprowadź nazwę. Dream. Team. <śm> Dream, team. Otwarty dla wszystkich. Nie, tylko na, na, na zaproszenie. Siedzibę klubu. Zrobimy sobie. Hmm. Może żadna będzie, żadna siedziba klubu, no? Dobra, dodamy sobie dziewczyny. Słuchajcie, dodamy sobie dziewczyny. Przyjaciele. E, Gigi, czekajcie, ile mogę dać. Damy Raven, damy Kamilę, Izabelę Addison. Mije, co ci się, Mija, stało? <laughs> Czemu tak wyglądasz? Czy ty dorosłaś, czy coś? Wiolet e, i Gigi. O nie, nie możemy. To Adison na razie nie, bo Adison jest chyba nastolatką, tak mi się wydaje, więc jeszcze jest za malutka. <grych> Także dodamy waszych simów wszystkich. Dobra, okej, okay. wasze simki. Potem jak odblokujemy miejsca, to dodamy kolejne po prostu. Hmm. Zadekuracji to niekoniecznie, ale jeżeli jedzenie i napoje. Hmm, przygoto nie, nie przygotowuj pi. Pi drinki, zdecydowanie, tak. E, dobra, takie, wiecie, jakieś fajne rzeczy. Czekajcie, zainteresowania. Co by tutaj można było robić? Pisz yoga, nagraj filmik, korzystaj z zabiegów, nie, sztuka i muzyka, bardziej bym dała na przykład tańcz, o, e, słuchaj muzyki, nie, słuchaj muzyki jeszcze byłoby fajne, słuchaj muzyki, i takie, wiecie, żeby się po prostu spotkać i się odstresować z dziewczynami. Czekajcie, o tak, e, towarzyskie. Co tutaj będzie? Towarzyskie. Zachowuj się przyjaźnie, o to na pewno. E, I jeszcze zrobimy, zachowuj się zabawnie. No, może być. No i dobra, i dobra. I mamy Dream Team. Słuchajcie. Słuchajcie nie pytajcie dlaczego taka nazwa, nie pytajcie. Takie czasem mi przychodzą dziwne pomysły do głowy. Dobra, zjedzmy. Ozzy, dlaczego ty jesteś jeszcze szczeniakiem? Gdzie ty jesteś? Tu? Weźcie dorośli, grow up. Mówiliście mi, że e, właśnie można kupować takie przysmaczki, bo w Nocoubery -so też mi zwierzęta nie rosły. Znaczy nasz kot nie dorastał. I dała mu taki przysmaczek i w końcu dorósł. Więc może Cassie spróbuje sama zrobić taki przysmak. Może może. Czekajcie, przysmaki. O, przysmak o działaniu postarzającym. Spróbujemy zrobić taki przysmak i dać Ozjemu. Może to coś da. Zobaczymy. Ona ogólnie jest zainspirowana, bo ma idealnie czyste... Otoczenie, więc w sumie chyba dobrze. To wyszło, właśnie doszło z tymi kolekcjami. Ja mam obecnie tylko kolekcję, właśnie tą o sprzątaniu. Dobra, otworzymy. Ale jeszcze planuję kupić kuchnię. Ogólnie na moim kanale. W Wczoraj e, pojawił się film z różnymi właśnie darmowymi akcesoriami do The Sims 4. Więc, jak nie macie ochoty na akcesorium, na tę kolekcję za 25Z, to możecie sobie sprawić właśnie dar darmowe, bardzo fajne obiekty do The Sims tutaj do gry, e, które ja właśnie wyhaczyłam, wynalazłam i Wam e, właśnie nagrałam taki film. Więc podlinkuję go w komentarzu albo w opisie, żebyście sobie mogli zerknąć, jak jeszcze nie widzieliście, bo naprawdę fajne rzeczy tam można sobie zrobić. Dobra. Nie mamy nikogo, bo się obraziły się na nas wszyscy, że, że wczoraj tak było słabo. Musimy tutaj do lodówki też wsadzić jakieś rzeczy. Ojdzie jakiś pan. Zobaczymy, czy, czy Marigold dzisiaj, dzisiaj będzie, słuchajcie, pracowała jak należy się. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że szybko nam nie zejdzie z tego świata, że po, popracuje z nami troszkę. Ogólnie Cassie, ale w sumie na razie ty jesteś tutaj, robisz przysmak, więc na razie tak naprawdę nie jesteś potrzebna, więc musi, nie, nie musisz się przebierać. Tylko mm, pytanie, czy Marie Gold obsłuży tego pacjenta, czy będzie tak stała. Właśnie z tymi pracownikami to tak jest, że obowiązki. że tak o, ustanie i stoi. Słuchajcie. Dobra, wiecie co? To ja się przebierzę się Marii, tfu Marii. Przebierze się Kasi e, w strój weterynarza. Um, ona tutaj poobsługuje tych pacjentów. E, powitajcie po pacjenta, a jej powie, żeby zrobiła, mm, poproś o wytworzenie, przysmaki, e, batona na przykład. No, niech ona sobie idzie do tej. Mm, do tej stacji, ale nie, ona tam nie będzie mogła wejść chyba. Dobra, to na razie nie. O, idzie do pacjenta? Tak, podeszła do pacjenta. Wow, sukces, słuchajcie, sukces. <grym> Udało się. Ona chyba będzie leczyła go. Tak? Tak. Dobra. To my nie będziemy leczyć w takim razie, bo Marigold się wzięła do roboty. Elegancko. To my wytworzymy przysmak, wytworzymy baton to. Nie, jak to się nazywało? Czekajcie, już ja nie wpuszczam, bo mamy po prostu za dużo. Stanowisko chirurgiczne, środek uspokajający na bazie kocimiętki, żel stymulujący masaż brzuszka. O! Właśnie, same się to takie sprzęty, bo my nie mamy wszystkich sprzętów tutaj, bo mamy po prostu za mało miejsca, bo będziemy musieli to, słuchajcie, ogarnąć te miejsca, w ogóle powiększyć to. Mari, Mari leczy, a my przyjdziemy na górę i damy naszemu Ozjemu ten przysmak postarzający. No chciałabym, żeby on jednak już podrósł, bo chciałabym jednak skupić się na tym trenowaniu jego. Mm, więc wiecie, no zjedz sobie malutki, zobaczymy czy urośniesz. Mam nadzieję, Cassie, że wiesz co zrobiłaś i nie otrujesz nam pieska. <laughs> Rośnie! Rośnie? Rośnie chyba. No dawaj Ozji, dawaj, dawaj. Dawaj! No! Do góry, do góry! Hop! O! Tak, 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 tak! Wow! Ozzy, brawo Ty! Z małego szczeniaka się stał się dorosłym pieskiem. Ale śliczny! Ale jesteś śliczny! Ale śliczny! Mocu się pogłaszcz go, ale śliczny psiak. <grymne> Ozi, No. No i teraz to jest kawał pieska, słuchajcie. Ale słodziak. Fajnie. No i dobra. Czekajcie, bo nasza kolejka tutaj. Choćby może pogadajmy troszeczkę. Ej, patrzcie, co tu mamy! Królik z skórzu. Ten królik z kurzu nie da się pogłaskać, nie jest dość szczęśliwy, może rozlasiali go, gdy nakarmisz go kurzem. Nadepnij! Nadepnij! <grytanie> nadepnij. Ej, chodźcie, ja nie widziałam jeszcze tego kłębka kurzu. Ale fajny. <grytanie> Poziom szczęścia neutralny, no dobra. Nie możemy już go nakarmić, nadepnij. Poproć o poszukanie kosztowności. <laughs> Ale śmieszny. Ale śmieszny. Nie widziałam jeszcze tych, tych kurzów jeszcze, jeszcze. Dobra Mari, wyleczyłaś tego psa, czy nie? Wyleczyłaś chyba. No i świetnie to ci poszło. A teraz kolejnego pacjenta. Może my teraz wyleczymy jakiegoś pacjenta. Słuchajcie, jak ona sprzątać będzie, no. Dawaj tutaj. Czekaj jeszcze, nie? Możemy powitać teraz. Już kasa wpłynęła, to powinniśmy móc powitać. Badasz już jednego pacjenta. A, Mari już wzięła jakiegoś, tak? Kolejnego pacjenta. No dobra, w takim razie okej. Okay. No dobra, nakarm kurzem. Ale fajny ten. Ciekawe, jakbyśmy się z nim zaprzyjaźnili, co, co wtedy? Czy jest wtedy właśnie szczęśliwy i, i, i co, możemy sobie to, i tak nam siedzi z nami, czy jak? Pogłaszcz. Dobra, ja już widziałam. Eee, zrobiłam zdjęcia, ale kurczę, nie mogę teraz pogłaskać. To wam najwyżej wrzucę tej fotki. Trochę to takie... No ale dobra. Jak tam Marigold idzie ci dobrze? Dobrze, chyba, okej. Okay. Dobra, to chodź, ty wytwórz coś, jakieś przysmaki. Odmładzający na przykład przysmak. O i co tam u ciebie? O, sobie tutaj latasz. Potem właśnie, każ użyć. No, trochę po, potresujemy się, potresujemy. Patrzcie. <grytanie> o, <grytanie> jak zwierzątko jakieś. Kasia zaprzyjaźniła się z królikiem kurzu. Sprawiła, że włochat towarzysz poczuł się mile widziany w jej domu, co zmieniło jego zachowanie. Ten królik z kurzu może teraz, przetwarzać nawet w, teraz przetrwać nawet w najczystszym otoczeniu i nie zostanie zniszczony podczas sprzątania domu. Zostanie tu jak już na dobre. Zaprzyjaźnione króliki z kurzu pokazują swoje uznanie, znajdując rzadkie przedmioty, a czasem potrafią nawet wyszukać spore sterty simoleonów. O proszę bardzo. Śmieszne. To zawsze jest jakiś wiecie. Dodatkowa rzecz do, um, do tego, do rozgrywki, tak? Czyli ta kolekcja za 25 zł niby, ale, ale wiecie, zawsze coś tam do tej rozgrywki jednak dodaje, prawda? Więc dobra, ale Kasji, weź się za sprzątanie, bo tu jest brudno i dlatego ci Simowie potem mówią, że wystrój jest słaby. Nie dlatego, że coś jest brzydko zrobione, tylko dlatego właśnie, że jest syf po prostu. Mari, czy ulepszyłaś już, znaczy ulepszyłaś kota? <laughs> Uzdrowiłaś już go, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, no dobra. Wow, Ukasi ma już dziewiąty poziom umiejętności weterynaryjnych. Sporo, sporo. Leczymy ostatniego pacjenta, słuchajcie. I, i ten. I będziemy zamykać klinikę. Jest szesnasta, więc tak w sam raz. Okej, okay, dałam Kasi taki strój nowy, troszeczkę na obcacie, taka kiecuszka, słuchajcie, i wybierzemy się z dziewczynami gdzieś e, na jakiegoś drinka czy coś. E, a dla Oziego dałam różową smyczkę, <laughs> znaczy obroże. No, słodka jest, także tak się prezentuje nasz piesek i tak się prezentuje Kasi. O, i tu trochę lepiej, słuchajcie, jesteśmy w Wierzbowej zatoczce, w przerobionym troszeczkę, właśnie miejscu tutaj. E, dobra. Leci jakaś muzyka, są jakieś drineczki, na górze też jakieś rzeczy są. Jeszcze właśnie muszę poszukać, gdzie tu jest jakiś bar karaoke czy coś, żeby właśnie sobie tutaj, wiecie, po, pochodzi czasem na jakieś karaoke czy coś. Dobra, zamówimy drinka dla grupy, słuchajcie. O, jakieś happy hour jest teraz. Woda gazowana, bo najtańsza. Nie no, mamy trochę pieniędzy. Jeszcze nie przelałam kasy z tego. No bo co wy, napój musujący. Nie przelałam jeszcze kasy, wiecie, z zarobionej, która tam gdzieś jest na koncie kliniki, więc tak to wygląda. Dobra, tutaj będzie można potańczyć. Ozi, dobra, Ozi, niech sobie wybiega się. A co tam? Jak szaleć, to szaleć. Patrzcie, dziewczyny wszystkie tutaj przyszły. Bądziorno, poprosimy dryneczka, poprosimy dryneczka, słuchaj, słuchaj koleś. Degon, dakon, dekon, dakon, bekon? Dobra, i z dziewczynami sobie pospędzamy czas. Fajnie, mamy właśnie kumpelki, słuchajcie. Dzięki Wam. Pamiętajcie, że możecie udostępniać cały czas swoich simów pod hashtagiem korcia Tam wasi simowie będą czekać na swoją kolej, że tak powiem, jak będą mi coś potrzebni to sobie będę pobierać i wsadzać do gry. Także no. Dzisiaj taki wieczór z dziewczynami, ploteczki, ploteczki, Markus niech tam z żoną porozmawia lepiej. W ogóle muszę zobaczyć, czy jest taka opcja, jak się z nim spotkamy, żeby mógł, żeby mu powiedzieć, żeby zostawił żonę, albo po prostu jak nie, to ja wejdę do niego do rozgrywki. I po prostu spróbuję ten rozwód jakiś uzyskać, czy cokolwiek. No wiecie, no, jakieś działania trzeba podjąć, to może na następny odcinek zostawimy sobie takie afery i takie dramy. No dobra, wypijemy sobie po drinku z dziewczynami, znaczy po owocowym, musującym napoju. E, I potem sobie chwilę potańczymy, jest piątek, słuchajcie. No miałam tego Sulani jechać, no ale dobra, patrzcie, pada deszcz. O, a tutaj możemy iść na wrotki, fajnie. Nie, Markus, musimy oddzielić znajomych od ciebie. My teraz jest, jesteśmy z dziewczynami, więc jesteśmy zajęte, więc nie. Tu możemy zamówić napój. O, fajnie. Ale możemy też na wrotkach pojeździć. Fajnie by było pojeździć, tylko no dasz pada, to no, tak średnio, 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 średnio. O, i małe tany tany, w piąteczkowy wieczór, słuchajcie. No w sumie nie taki wieczór, bo dopiero 20 ledwo. Ale to. O, Raven, gdzie zgubiłaś buty? Na no boso, pójdę Boso, słuchajcie, pójdę Boso. W ogóle ile tu fajnych Simów się kręci. Każdy jest jakiś taki dość ciekawy i ten. No, spoko. Tutaj pani jak tańcuje, patrzcie. naszej akasji się chce sikuć. Gdzie tu jest jakaś łazienka? O, tutaj są jakieś to alety. Dobra, skorzystamy sobie. Chodź, skorzystasz, skorzystasz bo zaraz się w sika, siko, siku zrobisz w gadki. Tutaj mamy jakieś też jeszcze stoliki, patrzcie na zewnątrz. Tutaj mamy co mamy? Tutaj Siłownię. A tu bibliotekę, okej. Okay. A tutaj mamy ten taki restaurację, w której byliśmy też ostatnio, przy której pokazaliśmy Markusa naszego. Także no, czemu nie sikasz? Idź, sikaj. Idź, zrób siku, bo się zasikasz wygadki. Co, nie możesz tam wejść? To może tutaj spróbuj. O, no dobra, to zaraz będziemy się po prostu zbierać do domu, bo, no, żeby sobie też odpocząć troszeczkę w domu, słuchajcie. No i dobra, słuchajcie, myślę, że czas i pora kończyć ten odcinek. E, tutaj troszeczkę dzisiaj, wiecie, bardziej podziałaliśmy w klinice, trochę też się podziało w klinice, nowy pracownik i tak dalej. Ozzy miał urodziny, w następnym odcinku weźmiemy się za tresurę właśnie, zaczniemy tresować troszeczkę go, zaczniemy uczyć tej się umiejętności, ponieważ w sumie kasy w następnym odcinku raczej już zdobędzie dziesiąty poziom umiejętności weterynar... Tak. To właśnie już będzie super. Zaczniemy podszkalać bardziej naszą Marię, żeby trochę się wiecie, bardziej nauczyła wszystkiego. Ja się postaram, może jakoś troszeczkę przerobić, powiększyć, chociaż na razie nie mamy zbytnio kasy, właśnie lokal, żeby no, trochę tutaj można było więcej działać. No i z tym Markusem postanowi. Bo trochę tutaj tam pokombinujemy, może jakiś ten rozwód z tą żoną, którą ma obecnie, e, i wtedy zobaczymy. Może by się wprowadził do nas, albo jeszcze nie. Dajcie znać, jak myślicie, czy mamy się tak spieszyć, czy na razie, ile, ile, na razie jednak zaczekać jeszcze e, z tym postępem. Niech się rozwiedzie na spokojnie wszystko, bo może być tak, że jeszcze żona mu zabierze chałupę i nie będzie miał siebie gdy, gdzie podziać, i wtedy nasza Kasia zaproponuje mu, żeby się do niej wprowadził. E, no zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie. E, no ale na dzisiaj kończy ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach właśnie, jak macie jakieś pomysły na dalsze losy tej kasji, co tutaj porobić, co zrobić. I co? Do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Buziaczki i pa!